Proszę Państwa, udało nam się spotkać całą drużynę plus kierownika drużyny, plus trenera. Panowie, przedstawcie się. Szkoła podstawowa numer 1 w Luboniu. Popularna Jedynka Luboń. Jedynka Luboń, a imię? Pana? Moje? Nazwisko Lech Bartkowiak, to jest kierownik. Kierownik Piotr Wilczyński. Dobrze, panowie, powiedzcie, jak się trenuje takich małych chłopców, żeby z jednej strony nauczyć grać w piłkę, ale jeszcze znaleźć tych najbardziej utalentowanych? To znaczy, to nie jest takie łatwe. Musi być, to się tam mówi, tak zwany materiał. Jeżeli jest chłopak, który trochę umie i chce, a tu większość ich chce i potrafią już trochę zagrać. Dobrze. Chłopacy, kto zna takiego piłkarza polskiego Roberta Lewandowskiego? No, wszyscy znają, tak? Słuchajcie, kto chciałby coś o Robercie Lewandowskim powiedzieć? Czy to jest dla was jakiś... Chcesz? Chodź. Słuchajcie, chodź. Powiedz mi, czy Robert Lewandowski jest dla was jakąś inspiracją? Chcielibyście grać tak jak Robert? No niektórzy pewnie tak, szczególnie napastnicy pewnie. Bo to jest obrońca akurat. No, to... ja jestem obrońcą, więc ja raczej jak Ramos. Ale dla was chyba idolem jest Lewandowski. No. Idol nas, tak? Polski. Kiedyś był Maradona, Pele, a teraz mamy Lewandowskiego. No tak. Jednego z lepszych napastników. No właśnie, ja kiedyś, słuchajcie, byłem w Grecji i okazało się, że młodzi Anglicy nikogo z Polski nie znali, tylko Roberta Lewandowskiego. No tak. Bardzo byli... W Dubrowniku wchodzimy do sklepu i mówimy Polska, Lewandowski. Tak, idol, biorę z niego przykład. Bardzo dobrze. No to słuchajcie panowie, życzymy wam powodzenia. Dziękujemy. Który to jest was udział jest w tym turnieju Olka? W ogóle jako zespół, 18 rok i byliśmy kiedyś zwycięzcami i często na podium, a w tym roku zobaczymy, ciężko idzie. Ciężko idzie. Ciężko idzie, ale trudno się. Spodziewamy się wygranej.